Rok 2022 jest dla mnie wyjątkowo szczególny, to właśnie w tym roku mija równe 30 lat od kiedy zacząłem grać w gry. Kiedy to zleciało? Nie wiem. Wiem natomiast jedno, chciałem celebrować ten jubileusz w jak najlepszy możliwy sposób. Tylko jak? Od 2006 roku nie jestem już typowym PC Master Race, nie mam komputera z Windowsem. Switch jest, seria X, S oraz PlayStation 5 są... To może FanStation? Niestety tej bestii bym nie okiełzał, zatem padło na Valve. Trzeba to już powiedzieć na wstępie. Zakup Steam Decka oraz rozważanie ludzi nad jego potencjalnymi możliwościami to temat rzeka. Jeżeli jesteś zagorzałym PC Master Race od zawsze grającym tylko na kompie, a granie mobilne utożsamiasz z mobilkami na smartfonach albo totalnie odmienionym w swoich założeniach Switchu, to najpewniej Deck będzie ci wisieć i latać nie powiem gdzie. Choć znam też osoby, które grają na PC, a jednak Steam Deck swoją formą ich przekonał. No cóż, ile ludzi, tyle opinii. Nie mogę wypowiadać się za innych. Natomiast mogę wypowiedzieć się za siebie, człowieka, który swojego ostatniego peceta składał jakoś w 2004 roku, a w 2006 roku definitywnie zrezygnował z PC Master Race. I właśnie z perspektywy takiej osoby dzisiejszy materiał został przygotowany. Zatem zapraszam na recenzję handhelda nietypowego, mocnego, wielkiego, dziwnego i chyba bezkonkurencyjnego Steam Decka. Pierwszym niesamowicie ważnym aspektem samego Steam Decka to to, w jaki sposób go pozyskać. Dotychczas nie wyglądało to kolorowo. Albo składasz rezerwację na urządzenie, a potem czekasz kilka miesięcy na możliwość zakupu, albo przepalasz dwa razy większe pieniądze na wolnym rynku. Jednak od kilku dni mocno się to zmieniło. Wchodząc na Steama mamy możliwość kupienia deka od ręki, mówiąc wielkim w cudzysłowie. Zrezygnowano z rezerwacji na rzecz błyskawicznej finalizacji, choć sprzęt nadal nie jest dostępny od ręki. Jeszcze niedawno Steam pokazywał czas realizacji 1-2 tygodnie, teraz ten czas wydłużył się do 2-4. Tego typu obrót sprawy ma drastyczny wpływ na skalperów. Teraz na serwisach społecznościowych ceny urządzenia nie odbiegają znacząco od tych oficjalnych, a czasami są wręcz identyczne. To bardzo dobra wiadomość. Jeszcze parę tygodni temu za podstawowego Steam Decka 64 GB trzeba było zapłacić około 2,5 tysiąca złotych, wersję 256 nawet 3,5 tysiąca złotych, a wersja 512 u skalperów chodziła po 4,5 a nawet 5 tysięcy złotych. Ja swój egzemplarz zarezerwowałem 22 czerwca, a odebrałem go po równych 3 miesiącach. No dobrze, to ile polskich cebulionów należy wydać na deka? Model najtańszy z wolniejszą pamięcią EEMC 64 GB to wydatek 1899 zł. Moim zdaniem wersja środkowa z pamięcią NVMe 256 za 2499 zł to wersja najbardziej optymalna oraz omawiana dzisiejsza wersja 512, która poza zwiększonym dyskiem różni się pokryciem wyświetlacza. Krótko mówiąc, wyświetlacz jest matowy, mamy też ekskluzywny pokrowiec, zestaw profilu społecznościowego oraz ekskluzywny motyw wirtualnej klawiatury. No, pierdy w czystej postaci. Rzecz jasna, omawiana wersja pamięciowa nie jest to jedyna wielkość nadana, jaką możemy mieć w swoim urządzeniu. Jeżeli ktoś ma w sobie trochę zaparcia i samodyscypliny, z tego co wiem, bez utraty gwarancji ma możliwość wymiany dysku na większy, poradników sieci jest od zawalenia, albo po prostu dokupić najszybszą kartę pamięci microSD. O tym później. Deck przychodzi do nas w dosyć oryginalny sposób, mianowicie pudełko jest jednocześnie kartonem, który dostarcza kurier, nie ma żadnego dodatkowego. W sumie, czy to oszczędność, czy marketingowy bełko to ekologii, nie ma to dla mnie większego znaczenia, moim zdaniem jest spoko. W środku ukazuje się nam trochę papierologii, wcześniej wspomniany futerał, a w nim fancy ściereczka, a obok zasilacz 45W z wbudowanym kablem. Pokrowiec jest na tyle fajny, że za sprawą budowy deka ma na spodzie sporą dziurę, która dla mnie jest wykorzystywana jako miejsce do przetrzymywania zasilacza w dołączonej do zestawie sakiewce. No dobrze, wyjmijmy to bydle i pogadajmy o nim, bo jest o czym. To jest krowiszcze, które bezapelacyjnie masywnością i wielkością przebija i tak już niemałego Switcha. Jego wymiary to prawie 30 cm na 12 oraz 5 cm grubości, z wagą oscylującą w granicach 670 gramów. Co było dla mnie największym pozytywnym zaskoczeniem, to fakt, że świetnie leży to urządzenie w rękach. Chwilami miałem wrażenie, jakby Valve zrobiło je pode mnie, choć po kilku godzinach grania da się tę wagę odczuć. Front sprzętu to krzyżak. Na górze mamy dwa mniejsze przyciski funkcyjne, dwa pełnowymiarowe drążki analogowe z pojemnościowym sensorem dotykowym, dwie dotykowe płytki z całkiem przyjemną haptyką, przyciski A, B, X, Y, tak dokładnie takie samo rozstawienie, jakie znamy w kontrolerze od Xboxa. Nawiasem mówiąc, jak ktoś dużo grał na Switchu, to trochę zajmie mu przyzwyczajenie się. Poniżej mamy przycisk Steam wywołujący menu podręczne Steama, w którym znajdziemy takie opcje jak ekran główny, biblioteka, sklep, multimedia, pobierane gry, czy opcja wyłączenia zasilania. Symetrycznie po prawej stronie mamy trzy kropki dające nam dostęp do mocno
mocno pecetowej i całkiem rozbudowanej opcji ustawień urządzenia, ale o tym przy samym systemie. U dołu mamy tylko miejsce na karty pamięci. Po rozmowie z Borysem, pozdrawiam serdecznie, postanowiłem dokupić taką samą kartę pamięci 512, zatem na ten moment mam 1 TB, który krótko mówiąc jest i tak już cały zapchany. Od góry mamy 4 spusty, w tym 2 analogowe, przyciski do regulacji głośności, jacka na słuchawki, wentylacja, która chwilami w nocy może obudzić umarłego, złącze USB-C oraz przycisk do włączania, wyłączania, usypiania bądź przełączania w tryb pulpitowy. Od spodu mamy jeszcze 4 programowalne łopatki, które trochę są zbliżone do kontrolera Elite od Microsoft. No i rzecz jasna, wyświetlacz. Ten to ekran LCD z optycznie zespolonym panelem IPS o przekątnej 7 cali, w pełni dotykowy, z jasnością na poziomie 400 nitów, maksymalnym 60-hercowym poziomem odświeżania, w rzadziej spotykanej rozdzielczości 1280x800, proporcja 16:10, czyli 800p. W mojej wersji w macie ograniczającej odblaski. I w tym miejscu mogę powiedzieć jedno, to przyzwoity ekran jak na kategorię, jaką reprezentuje, ale do OLEDowego Switcha czy przeciętnej klasy smartfona raczej mu daleko. Kolorystyka, jasność, kontrast, degradacja kolorów przy większym kącie patrzenia jest bardzo, bardzo przeciętna. Do tego grube ramki, które aż się proszą o ich likwidację, wypełniając tym samym przestrzeń ekranem. Pewnie osobom przyzwyczajonym do tej technologii nie będzie to przeszkadzać, jednak dla mnie jako osoby, która w 100% urządzenia w domu ma z ekranami OLEDowymi lub mini LEDami, jakość tego wyświetlacza razi mocno po oczach. Płaska forma obrazu, wyblakłe kolory, niski kontrast to chyba największe bolączki tego wyświetlacza. Dobra panie, kurwa, bo to sprzęt dla mobilnego PC Master Race, dawaj mnie tutaj cyferki i specyfikacje. APU AMD, jest to 4-rdzeniowy procesor, 8 wątków w architekturze Zen 2 o częstotliwości od 2,4 do 3,5 GHz, GPU 8 jednostek obliczeniowych w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1,1,6 GHz, maksymalnie 1,6 teraflopa. RAM zintegrowany 16 GB LPDDR5. No i cóż, prawdziwy PC Master Race, patrząc na te cyferki, tylko uśmiechnie się z politowania, patrząc na specyfikacje. Ja natomiast jestem tym faktem wręcz onieśmielony. Teoretyczna moc na poziomie 1,6 teraflopa to niemalże wynik PlayStation 4. Nawet będąc świadomym nieskalowania mocy i tego, że porównujemy trochę gruszki do jabłek, zaznaczam, że trochę jaram się tym, że w 2022 roku mam urządzenie mobilne, bo Steam Decka ciężko na pewno nazwać kieszonkowym, które na papierze wygląda niemalże tak dobrze jak PlayStation 4, które kupiłem w 2013 roku. I sam fakt, że w chwili obecnej DeX sprzedawany jest tylko w jednej konfiguracji sprzętu z takim samym CPU oraz GPU, co mimo otwartości systemu oraz ogromnej możliwości personalizacji stawia go bliżej klasycznej konsoli niż peceta. Dobra, dawaj gry i opowiadaj, jak się na tym bydlaku gra. Ano, gra się zajebiście dobrze. Jak mówiłem, od 16 lat gram już tylko na konsolach, więc musiałem lekko odświeżyć bibliotekę i tak sobie posprawdzałem. Na ten moment sprawdziłem około 40 tytułów. Gry w bibliotece Steam są podzielone na 4 grupy. Z zielonym ptaszkiem, co oznacza pełną legitność, gra została sprawdzona i działa wręcz idealnie na deku. Ich jest sporo, ale bez przesady, lwią część stanowią gry z symbolem I, co oznacza, że gra jest w pełni grywalna, przejdzie się od początku do końca, ale mogą się pojawić nieznaczne problemy ze wsparciem klawiatury wirtualnej, czy nieznaczące problemy graficzne, które w żadnym bądź stopniu nie mają wpływ na rozgrywkę. Do takich gier należy chociażby GTA 4, 5, Max Payne, Guardians of the Galaxy. Sprawdziłem, nic strasznego, gra się w te tytuły bardzo przyjemnie. Mamy także gry z symbolem znaku zapytania, to oznacza, że gry nie zostały sprawdzone, oraz gry z symbolem przekreślenia, które po prostu na maszynce Valve w trybie SteamOS po prostu się nie odpalą. Tutaj mamy doskonały przykład naszej rodzimej trylogii Wieśka. Trójka z zielonym ptaszkiem, dwójka nie do ogrania oficjalnie oraz jedynka z literką I, da się grać. Co by nie mówić, jeżeli gra już się odpala, w większości działa dobrze. W niektórych tytułach, takich jak Cyberpunk, mamy już przygotowane presety pod deka, które ułatwiają nam szybkie rozpoczęcie komfortowego grania. Ale jeżeli ktoś ma czas i ochotę, to może spędzić nad konfiguracją danej gry nawet kilka godzin. A dodając do tego wcześniej wspomnianą sprzętową zakładkę po naciśnięciu symbolu trzech kropek, możemy doliczyć dodatkowe. Patrząc na tę opcję, widać, iż Valve podchodziło podczas produkcji deka do niego bardzo rzeczowo i z sercem. Tutaj poza ustawieniami limitu klatki per gry mamy też możliwość sprawdzenia wydajności sprzętu w locie za sprawą czterech trybów nakładki, które monitorują nam moc, temperatury, obciążenie czy po prostu pokazują ilość klatek na sekundę. Poza tym mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia limitów energii, co może okazać się w podróży niesamowicie istotne dla ogniwa i długości działania na baterii, czy włączenie ręcznie taktowania GPU, a nawet skalowanie rozdzielczości. Wszystko proste, przejrzyste i idiotoodporne. Gry w wielu przypadkach działają świetnie. Przypominam tylko, że te odpalają się dzięki Protonowi, czyli warstwie kompatybilności, która umożliwia uruchamianie gier z Windowsa w systemie Linux przy użyciu zmodyfikowanej wersji Wine i zbioru implementacji API o wysokiej wydajności graficznej. Zespoły w dalszym ciągu pracują nad ulepszeniem
zwiększeniem Protona oraz nad poprawieniem jego zasięgu. Osobiście gdzie mogłem, starałem się ustawiać okolice 40 fps. Dla mnie jest to taki złoty środek. Coś więcej niż 30 klatek, ale tam gdzie nie było możliwości wykorzystania 60, lepiej mieć te 40 niż wahania pomiędzy 30 a 60. Stabilność klatek dla mnie jest ważniejsza. A to, o czym chciałem Wam tylko powiedzieć, to kropla w morzu możliwości sprzętu. Dla mnie jako konsolowca była w zupełności wystarczająca, natomiast jeżeli ktoś szuka większych wrażeń, wystarczy przełączyć się w tryb pulpitu i pracować na urządzeniu praktycznie jak na Windowsie. Nawiasem mówiąc, Windowsa też możecie zainstalować. Wówczas macie możliwość instalacji gier nie tylko ze Steam, ale i GOGa, Epica i każdej innej platformy. Dla osób, które więcej czasu spędzają na grzebaniu niż graniu, opcja idealna. Ja natomiast jestem prosty chłop, włączam, chcę grać, tyle. Totalnym szaleństwem deka okazuje się również temat emulacji. Nie powiedziałbym w tym elemencie nic ponad to, co powiedział w swojej recenzji Krzysztof Energik, więc jeżeli chcesz obejrzeć dokładną analizę gier emulowanych z konsol Nintendo, Sega, Sony czy Microsoft, to serdecznie zapraszam na recenzję Energika. Tak jak mówiłem, ja oceniam sprzęt z perspektywy konsolowca i osoby, która od 30 lat gry traktuje jako hobby, a nie pracę. No dobra, to ile na takim deku da się pograć? A to już jest zależne nie tylko od ustawień gry, opcji, ograniczenia ilości klatek, ale od samego typu gier. Producent deklaruje nam przedział 2,4 godziny i na ten moment nie jestem w stanie się zgodzić. Bardzo wymagające tytuły jak Cyberpunk, GTA 5, Doom, Control potrafią wyzerować deka po niespełna 1,5 godziny zabawy, a gry mniej wymagające, żeby nie powiedzieć bardzo mało wymagające oraz wszelkiej maści indyki mają szansę przebić nawet poziom 8 godzin. Oczywiście jeden jak i drugi przypadek to totalne skrajne wartości. Uśredniając tak, Valve się nie myli, od 2 do 8 godzin. Dołączony do zestawu zasilacz o mocy 45 W naładuje nasze urządzenie od 0 do 100% w około 1,5 godziny. Zatem wynik moim zdaniem ok. Pamiętajcie proszę, żeby zawsze korzystać z zasilaczy nie wolniejszych niż ten, który jest dołączany. 10W, 15W. Podczas grania może dochodzić do takiej sytuacji, że deck mimo podłączenia pod źródło zasilania, bateria i tak będzie drenowana i nie wyrobi z doładowywaniem ogniwa. Podczas okresu testu nie napotkałem także w sprzęcie zauważalnego throttlingu, co ma swój koszt w postaci chwilowo bardzo głośnej pracy urządzenia. No cóż, chyba lepiej, żeby od czasu do czasu powyło, aniżeli miałbym czuć w grach odczuwalne dropy i wahania FPS. Oczywiście poza formą handheldową nic nie stoi na przeszkodzie, aby z deka zrobić pełnoprawny komputer za sprawą zadokowania. Od niedawna w sprzedaży jest stacja dokująca, jednak cena oficjalna moim zdaniem, jak na Valve, jest dosyć spora. 479 zł jak za taki kawałek elektroniki, moim zdaniem cena zauważalnie za duża. Poza tym, mówię to osobiście, nie bierzcie tego personalnie, w moim przypadku dok do deka jest totalnie zbędny. Komputer do pracy mam, konsole stacjonarne także, a deka nawet nie traktuję jako konkurencję dla Switcha. Co? Jak to nie traktujesz? A no właśnie, tu przechodzimy do moim zdaniem najważniejszego elementu całej recenzji. Czy Steam Deck jest komputerem czy konsolą? To ja na to pytanie odpowiem dyplomatycznie tak. Deck za sprawą otwartości systemu SteamOS 3 opartym na Linuxie to pełnoprawny PC, a po przełączeniu w tryb pulpitu w skrajnych przypadkach po podłączeniu myszki oraz klawiatury możesz na nim pracować jak na zwykłym komputerze. Z drugiej jednak strony to tylko opcja, nie konieczność. Dla osób przyzwyczajonych do konsolowej formy Steam Deck będzie najzwyczajniej w świecie przenośną konsolą do gier, na której gry będą odpalane w domyślnych ustawieniach, a my co najwyżej będziemy ograniczać się do zwiększenia lub zmniejszenia detali oraz ustawienia ilości klatek. Wilk syty i owca cała, każdy zadowolony. Energik w swoim materiale nawiązywał do zestawienia deka z laptopem średniej klasy. Mimo ogromnego szacunku, jakim darzę Krzysztofa, tak oglądam jego materiały chyba od 2016 roku, to niestety nie zgodzę się z tym. Po pierwsze, mimo to, że dek jest spory, to nadal kruszyna względem każdego lepszego możliwego laptopa. Nie każdy chce podróżować do pracy, do szkoły czy na studia z ogromnym gamingowym laptopem, no i też móc komfortowo grać na nim. Po drugie, niejednokrotnie średniej klasy laptopy w obecnych czasach przekraczają kwotę 3, a nawet 4 tysięcy złotych. Po trzecie, nawet znajdując odpowiedni sprzęt wprost proporcjonalny do wydajności, nie wyobrażam sobie komfortowego grania na laptopie w podróży z podłączoną myszką, no chyba że ktoś lubi grać w TPP albo FPS-y na trackpadzie. A po czwarte i ostatnie, odpalając grę przy takich samych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 720p na 13, 14 lub 15 calowym ekranie, w 720p pikseloza będzie kłuć w oczy, czego nie uświadczymy przy natywnym 800p na 7-calowym deku. Ale tak, zgadzam się z Energikiem, jeżeli masz mocnego peceta, grasz głównie w domu, a masz na przykład dodatkowo opcjonalnie Switcha, to deck absolutnie nie jest koniecznością. Ja natomiast peceta do grania nie mam. I dla mnie deck to połowiczny powrót do starych czasów grania na komputerze z Windowsem. Zatem podsumowując urządzenie plusami i minusami. Na minus, moim zdaniem takie sobie głośniki stereo, przeciętny ekran oraz grube ramki, tylko jeden port USB-C, co dla mnie jest totalną głupotą, bez dongli się nie obejdzie, chwilami bardzo głośna praca urządzenia, czas pracy na baterii przy bardziej wymagających tytułach,
tytułach, tak jak mówiłem, 1,5 godziny i po baterii. Dla niektórych może się również okazać waga oraz rozmiar, ale to mówię obiektywnie, subiektywnie totalnie mi to nie przeszkadza. Na plus, przemyślana i niesamowicie wygodna konstrukcja, otwartość systemu oraz ogromne możliwości sprzętowe dla zwolenników PC Master Race, za sprawą ekosystemu Steam na start, ogromna biblioteka gier, możliwość instalacji Windowsa, emulatorów starszych konsol i innych serwisów cyfrowej dystrybucji gier, przyjemna i intuicyjna nakładka, wysoka wydajność idąca w parze z tym, że na ten moment w segmencie growego mainstreamu jest to urządzenie bez konkurencji. Złącze na karty microSD, na której zainstalowane gry jakoś wcale mocno nie odbiegają szybkością od dysku, a przynajmniej mówię o swojej wersji 512, co by nie mówić, bardzo dobra cena, która nawet w obecnych czasach na moment przygotowania tego materiału nie została przez Valve zmieniona. Tak, jestem świadomy, że trafią się malkontenci, którzy uważają, że 2,5 tysiąca złotych za wersję 256 GB to dużo. Zatem skoro tak, to czemu nikt nie narzeka na Switcha OLED ze specyfikacją z telefonu za 500 zł kosztującego 1800? Choć pewnie nawet gdyby deck kosztował 1000 zł, to i tak znajdą się osoby, które będą mówić: a gdyby kosztował 500, to by było idealnie. Powtórzę to jeszcze raz, dla mnie osobiście cena jest bardzo dobra i życzę powodzenia każdemu, kto będzie szukał konkurencji o takiej samej wydajności i takich samych gabarytach jak Steam Deck. Good luck! Słowem końca, a zarazem jasnego podsumowania moich paru tygodni spędzonych ze Steam Deckiem. Urządzenie, rzecz jasna, nie jest pozbawione wad. Wręcz patrząc obiektywnie na sprzęt, ma ich całkiem sporo, co absolutnie nie oznacza, że jest to zły produkt. Wręcz przeciwnie, to urządzenie świetne w tej kategorii, jaką reprezentuje, a w niej na ten moment mainstreamowej konkurencji po prostu nie ma. Być może to przez to zakochałem się w Steam Decku. W tym, jak działa, jak się na nim gra i co faktycznie sobą reprezentuje. Nie jestem nawet zauroczony jego możliwościami, a raczej onieśmielony tym, że już teraz w stosunkowo niewielkiej formie mam niemalże teoretyczną moc PlayStation 4, sporą bibliotekę gier oraz niesamowicie dobrze wyprofilowany sprzęt do grania. A wszystko to w rozsądnej, aby nie powiedzieć bardzo dobrej cenie, jak na czasy, w których przestało nam funkcjonować. Ta oryginalność oraz bezkonkurencyjność w swoim segmencie pozwala mi przymknąć oko na takie niedogodności jak ekran, który nie może nawet konkurować z wyświetlaczami smartfonu za 1500 zł, niewielkie czasy pracy na baterii czy marginalną ilość portów. Jeżeli jesteś graczem i nie ma tu znaczenia czy konsolowym, czy wiecznym PC Master Race, to konsola może spełnić pokładane w niej nadzieje, o ile tak jak ja będziesz mógł przymknąć oko na bolączki wieku dziecięcego. Dla jednych może być to pełnoprawny PC, który za sprawą docka, klawiatury oraz myszki w skrajnych przypadkach zastąpi nam komputer, czy za sprawą otwartego systemu oraz emulacji zrobić z decka jedną z najbardziej zaawansowanych maszynek do grania w multiplatformowe retro tytuły. Dla drugiej jednak grupy, przyzwyczajonej do konsolowego trybu grania, może stać się zwykłą, prostą, zamkniętą w swojej formie najmocniejszą przenośną konsolą na rynku. Modyfikacje, dodatkowe instalacje, emulacje to tylko opcja, a nie konieczność, z której osoby przyzwyczajone do zamkniętego systemu konsol nie muszą korzystać i mogą ją po prostu pominąć. To nie jest konieczność. Dla mnie osobiście, będąc w pełni świadomy słów, które teraz wypowiem, to najlepszy zakup w 2022 roku. Może to skrajnie odmienna opinia od tej wypowiedzianej przez Energika, ale świat byłby niesamowicie nudny, jakby każdy z nas miał takie samo zdanie. Jeżeli nie chcesz i nie masz żadnych wątpliwości, że nie jest to sprzęt dla ciebie, nie kupuj. Natomiast jeżeli się wahasz, to kup. Najwyżej sprzedaż, nie tracąc na tym zbyt wiele. A jeżeli jesteś już przekonany, to co ja będę cię namawiać? Oglądasz ten film pewnie z podniesionym Andrzejowym wąsem, spoglądając w dół z dumą na swój egzemplarz. Krótko mówiąc, jako osoba pracująca na Macach oraz grająca tylko na konsolach, bez dwóch zdań polecam. A jak wam podoba się Steam Deck? Ktoś z was myślał o zakupie? Już kupił? Kogoś może przekonałem? Albo wręcz przeciwnie, po moim materiale odechciało ci się zakupu Steam Decka. Niesamowicie ciekawi mnie wasze zdanie na jego temat. Jeżeli materiał okazał się dla was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. My widzimy się w tym tygodniu jeszcze dwa razy. Tymczasem kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. See ya!